Witam i zapraszam na kolejny odcinek z tej cudownej serii, który powoli brakuje mi pomysłów, co nagrywać. By można jakieś krowy, tego, świnie, ale ja tego nie potrafię. Ale tak myślę, że na początek... może bym te długi pospłacał. A żeby długi pospłacać, to muszę chyba... Chyba prawie na pewno... śmigać do kogoś na jakieś kontrakty. Może coś znajdę ciekawego. Może jakąś kukurydzę, coś tego? Coś, czego jeszcze nie robiłem? W trakcie... Prasowanie bel miałem zrobić? Zapomniałem. Między odcinkami miałem zrobić prasowanie bel. serio? Nie mów mi, że ten sprzęt czeka. No to grubo. zupełnie zapomniałem, że miałem ten... porobić te prasowanie bel poza odcinkiem, żeby kasiorka jakaś padła. Kurczaki. Urlop wpadł i zapomniałem w ogóle o tym. Grubo. A da się jakiś inny kontrakt jeszcze wziąć? Halo, gdzie jestem? Nawożenie. Nie chcę nawożenia. Najgorzej, że nie ma nic ciekawego. Oprócz prasowania bel. No przecież ja się poteguję. Już robiłem to. Skość trawę z pola, a następnie sprasuję za pomocą prasy owiń. No dobra, to będą chyba głębokie cięcia w tym odcinku. Bo muszę to zrobić w takim wypadku. A nie chcę całości pokazywać, bo już to z grubsza pokazywałem w innym odcinku. No nic. Dobra, mamy to. Oddalmy kamerkę. Emma. Przynajmniej pokażę, jak się podczepiam. O, czemu nie? No chyba, że to jest coś innego. Ale nie, no zgrabiarka chyba podobna jest. Dobra, no. Nic nie zrobię. Odczep się, Stefan. Znaczy się Gierwazy, rolniku ty mój. Aha, to tak ma być. Dopiero jakby Elka się robi jak ten. Jak dojadę do pola. Kurde. Mapo, gdzie jest mapa? Czy ta mapa jest jakoś łatwo... do zrobienia, czyli to jest takie pole. Takie. Czyli wyjeżdżamy w prawo do góry. Wydaje mi się, że to kiedyś obrabiałem, to na pewno. Normalnie, jak i ten świat mały. A jakby te trzy pola zrobić, albo nawet cztery w jedno duże pole. Ale by była zabawa. Może kiedyś. Największe to chyba to robiłem, bo widać w moich śladach. Czy tak nie do końca. To też miałem przyjemność takie plamy zostawić. Możliwe, że to też robiłem kiedyś. Dobra, nie przeginam. Wsiądźmy do środeczka. Do środeczka. Może kogoś będzie interesowało, jak tam się dojeżdża. Wezmę tempomat, zarzucę. Trochę... twórca mapy, albo może ten twórcy gry też zasadniczo przeginają z ilością, że tak powiem, tych jeleni na drogach. Nie wiem, czy to można jakoś przy tworzeniu mapy ustawić, żeby ten było tyle i tyle w danym momencie. Towaru biegającego. Okej, dojeżdżamy. Jak nie mam, to jest to pole. Zasadniczo tak wygląda, że nie jest za duże. Zakładam, że ten przydziałek po lewej to jest właśnie już pole 47 za nim. Rozłóż kosiarkę. A czemu nie z lewej, tylko z prawej? Serio? Jakoś bym wolał z lewej, ale okej.
Opuść kosiarkę, opuść kosiarkę. A przód jak się robi? Wybierz kolejne narzędzie. Dobra. Rozłóż. Fantastyczne, jak to się samo robi wszystko. Opuść. Włącz. Opuść. I włącz. No jak to? Się bałem, że to nie to pole. Dobra, włączamy tempomat. W sumie można radio włączyć. Najwyżej będzie. Będą reklamy na kanale. Bo jak odkryję jakiś kawałek, który jest... Jakby to powiedzieć... Na licencji to reklamy wola. Dobra, czyli tak, tempomat... Zrobię kółeczko. Coś. Zobaczę w ogóle, jakie te pole jest duże. Może nie będzie tragedii. I objadę całe. Trzeba uważać, żeby się nie stegować. Nowoczesne cięcie trawnika. Nie jest taki ten duże te pole. Na szczęście. Czy ktoś trawnik przed domem kosi takim czymś, czy spółdzielnie mieszkaniowe tutaj u mnie. Przejeżdżałem takim malutkim traktorkiem i ścinają chyba. Czy ktoś tak na polu, takim traktorem wielkim, z czymś takim, w sumie dałoby się wjechać. W kumie dużo krzaków jest niestety. Niestety. Może tutaj tak zrobię. Wiem, że mogłem to szerzej brać. Na przykład tak. Skoro mam to z przodu podczepione, by było szybciej. Że muszę tą zbieraczkę wziąć. Bel. Też ponieważ... Ja tego nie potrafię załadować. Mogę sąsiada pole skosić? W sumie tak się kosi, że się nie kosi, nie wiem. Co gra nie krzyczy, że ja tutaj pole gościowite? No właśnie. Pomogłem. Troszeczkę zajumałem. Ukradłem sąsiada. La musique FM, Wayne. Przydałaby się jakaś muzyka country, ale w sumie fakt, jesteśmy w Polsce, kurde. Ciągle zapominam, jak się tempomat używa. Mogliby jakiegoś licencjonowanego Zenka Martiniuka puścić albo coś. Od razu by było lepiej. Czy wiadomo, rolnictwo niekoniecznie musi się zawsze kojarzyć z disco polo, ale jakoś tak mi się kojarzy. Nie. Może jestem zacofany i w ogóle. W końcu widziałem, jak na przykład Elon Musk po remizach śpiewa. Ona raczej chyba... W sumie nie słuchałem jej twórczości, ale... Chyba nie tworzy disco polo, nie? Pamiętałem ją z pierwszych jej twórczości. Jak pokazywała, jak się pilota od telewizora w sypialni obsługuje. Potem jak się zamieniła na... Na co ona się zamieniła? Znaczy seks masterki na nim master, dobra, jakiś tam Feniks powróci z popiołów, nie? Zaczęła robić karierę muzyczną. No i tyle, nie? Dobra. No to tym teraz będzie cięcie niestety. I się widzimy, jak będę to zagrabiał.
Tak dojeżdżając zauważyłem, że nawet fajnie ta szmata faluje. Jakaś fizyka jest, z przodu też. A ten. To żółta szmateczka ochraniająca też faluje. Dobra. Przywiozłem to na miejsce, bo akurat nie opłacało mi się tam, Ej, tego... Serio? Jednym przyciskiem można to rozłożyć? Aha, taki jakiś pracownik. Weź. Co tu się narobiło? Opuść. Podłącz. Wracamy na tyły, tak. Halo, na tyły chciałem wrócić. Złóż. Tak, zostawić chamsko przed sklepem. Opuść. Nie. Odłącz. Fantastycznie. To teraz podczepię kolejne sudo, ale wydaje mi się, że dokładnie tym samym zestawem robiłem poprzednie pola. Znaczy, no, kiedyś tam. Kurde. Jak z kabiny laguje. Dobra. Podłączmy zatem. No i cóż. Widzimy się na polu zatem. Aj, pole, ty moje pole. Rozłóż. O, jak fajnie to się rozkłada. I to zawija na prawą stronę, tak? Wydaje mi się, że wtedy jakąś podwójną się bawiłem. Że miała jakby zgarniała do środka. Kurde, nie wiem, ale się przejedźmy. Włącz zgrabiarka, opuść. Okej. Tak wiem, pole sąsiada. Pozgrabiamy trochę. Chyba zrobię tak, że ogólnie dzisiaj cały odcinek przeznaczę na odkuwaniu się, czyli na spacie. Długów. Kurde. Podnieś. Złóż. Bo ja nie wyjadę. Kurde, ciężkie jest te życie rolnika. Przypuszczam, że w normalnych warunkach, jakbym tak wjechał, to też bym pomoc wzywał. No. I jeżeli będą tylko dostępne jakby zbieranie tego, cięcie trawy i robienie bel, no to tylko dzisiaj na dzisiejszym odcinku się skupię tylko na tym najwyżej, no. Chyba, że się coś pokaże ciekawszego. Nie chcę na pewno robić żadnego nawożenia. Strasznie mnie to nawożenie wkurzało. W sensie takim, że trzeba kupić, samemu, no, kurde, jak to się nazywa. No to czym się tam nawozi? Łajno? Tak jak tutaj, to zasadniczo ponoszę tylko koszty wypożyczenia maszyn. I swój czas cenny. I tyle. No i tak pewnie będę robił. I z powrotem. A w sumie 5 tysięcy płacą, te pola nie jest duże. Niezły cash. Biorąc pod uwagę, że tam za nawożenie dawali... Ile oni mi dali? 600? A to może 5 tysięcy mi wpadnie. A tragedii nie ma jako takiej. Tak mi się wydaje. Opuśćmy.
staramy się paseczek zrobić. I będzie gites. Potem kreski będziemy wciągać kolejną maszyną. I pewnie wjadę. A no oczywiście. Gdyż ponieważ ona ten później hamuje. Może zróbmy tak teraz. Dorzucimy do tej kreski trochę. Puszczaj. Tempo macie. Taki fruwają. Pewnie mają raj. Chociaż nie, przeza siebie bardziej. Tu co najwyżej mogę szczury postraszyć. No i dobra. Tak wygląda robienie kresek. To idę sobie porobię kreski. I wrócę jak już będę te kreski wciągał. I kolejne parkowanko. Podłączamy. Ej, co my tu mamy brać? To sudo chyba teraz. Szkoda, że nie można dwóch naraz odczepić. Potingerkę? Potingerze. Kurde, ale waliste te zegary są. Zastanawiam się, co musi sąsiad robić, że tak czymś walnęło, że aż mi ten podłoga zadrgała. Uroki mieszkania w bloku. Wyczes po prostu. Jakieś walenie w ścianę. Nie, może mam jakiegoś sąsiada idiotę? Psychicznego jakiegoś? Nie wiem, nie wiem. Dobra. Tak czy siak dojechaliśmy. Teraz aby to jakoś opuścić ładowacz. Włącz prasa. Dobra, zbieraj. Zasysaj schodnika się po dziś. Tyle tego towaru to zostawiliśmy. Okej, okay, teraz tylko wykręcić tym cudownym czymś. Nie no. Ja tam nie lubię takich tych przegubowych. No nie ogarniam tego wykręcania. Dobra. I co? Tempomacik. Nie pamiętam, czy trzeba czekać aż to ten... Dobra, tempomat wyłączyłem. Dobra. No... Wyłączę automatyczny rzut. A może lepiej... samemu rzucać? Wtedy będę miał większą kontrolę, bo jak gdzieś tam z boku to rzucę, a podjadę tą maszyną taką, co sama zbiera. To tu nie wykręcę na tym polu tak za bardzo. Dajmy tak. Rozładuj. Kurwa. To jest magia po prostu. No i trzeba samemu zamykać. To fajniejsze jest jak automat. Jak się ręcznie takie rzeczy robi. Moim zdaniem. No i teraz wjechał do rzeczki. Nieopodal krzaczka, gdzie mieszkała kaczka dziwaczka. Rozładuj. Zamknij. Wciągamy krechę. Wiem, że
drugi raz będę takie coś robił, to się naumiem. No. Ta kreska jest wyraźnie słabsza. Już dojechałem do połowy i ten... Dopiero teraz się zapełniło. Dobra, to może zróbmy tak. Fachowo. Otwieraj. To trochę mi przypomina cud narodzin. No dobra, ewentualnie jak kura jajko znosi. Dobra, czyli tak, tu mamy wykręcić, cić. Aj, z tej kreski chyba raczej nic nie będzie już. Chociaż 70, 80. No proszę bardzo. Nie doceniłem. O, i pycnąłem. Dobra, otwieraj. Zamykaj, zbierzemy jeszcze ten skrawek. Bo bym nie przeżył tego, jakbym nie zebrał. Ej, cóż. Idziemy po następne. Po następną ścieżkę wciągać. Zobaczymy, jak na tym mi pójdzie. Też raczej taka pojedyncza. Ta pierwsza, co ją wciągałem, to była jakby złożona chyba z trzech takich przejazdów. Się mi tak wydaje. Dobra, kolega tu już leży na drodze, to... Dołączmy kolejną belę. Dobrze, że nie musimy tego widłami na wóz zagarniać, że mamy tą tak zwaną mechanizację rolnictwa. Kiedyś to, z tego co pamiętam, u wujka to trawę się tak zbierało właśnie. Rzucali widłami na ten... Na wóz. O! Mogę tu jeszcze zebrać? No i gra gitara. Dropnijmy to tutaj. Rozumiem, że pewnie można jechać i ten... Pewnie. Tylko ja to wolę przystanąć. Dobra. No to już powinien wciągać potężnie. Raczej. Zjadę z krawędzi tutaj. Otwieraj. Piękna sprawa. takie detale, a cieszą. Jeszcze nigdy tego nie widziałem na żywo, ale wygląda rawinnie. Serio, no w ogóle nie zebrałem. Sąsiadowi trochę pole przestrzygłem. Chyba się nie obrazi. Niech do właściciela ma pretensje, że takiego pracownika wynają. Co mi to? Okej. I co, idealnie będzie zebrać tę resztę. Tylko, że pewnie wjadę zaraz. No i gra gitara, więcej nie ma. Koniec, nul. Wyrzućmy to tutaj.
Ej, serio? Czemu nie chcesz tego wyrzucić? Halo. To trochę zostało i co? Kiedyś to jakoś tak było, że jak było te też niepełno, to dawało się taką niepełną belę zrobić. Nie kumam tego. No 7% mi zostało i co? Dupa zimna? I pójdzie się zmarnować? Może gdzieś dobiję te parę procent. Ale raczej nie widzę. Nie no, to smutne to, powiem szczerze. Że się nie da tego wytegować. O, może tutaj coś tego zbierzesz? Ale czemu nie zbierasz? Halo. Włącz. Serio. 3% zabrakło. No to nie ma jeszcze co zbierać. Dobra. To wal się, że tak powiem, kolokwialnie. Nie no, smutne. No dobra. Nic nie wymyślę. Podnieś ładowacz. Odłącz. Jadę po foliarkę. Foliareczka, powiedz przecie, gdzie jesteś? Tutaj jesteś. Spróbujmy podczepić się z kabiny. Nie no, z lucerkę to nawet nie próbuję, bo nic nie widzę. Ale nie po to taką szybę z tyłu zrobili, żeby nie potrafić, żeby nie wykorzystać tego. Kurde, przepiękna muzyka. Ciekawe, czy jest na licencji, czy mnie tam zdemonetyzują. Chociaż i tak jak zawsze wspominam, żeby mieć monetyzację, trzeba przejść weryfikację. Żeby przejść weryfikację, w ogóle podejść do weryfikacji, trzeba mieć 1000 obserwujących, więc gorąco zachęcam, jak ktoś mnie nie obserwuje, przynajmniej pomóc mi dobić do tego 1000, a potem jak już będę miał ten 1000, to jak ktoś będzie chciał, to niech odejdzie, nie? Ale przynajmniej ktoś mógłby mi pomóc. Może bym te 20 zł miesięcznie chociaż wyciągał z tego kanału. Zawsze by było na piwo, którego nie piję. Albo bym sobie dokładał na nowych gier. Dobra. Złóż. I co? Tylko podjeżdżam, jest gitara. Zobaczmy. Tak. I dzieje się magia. Też fajnie to wygląda. I samo przecina. I ile to ten folii na to idzie. A folia plastikowa, przyroda ginie od folii. A mi się wydaje, że skoro folię robimy z ropy, to potem folia się rozłoży z powrotem na ropę. Może to jest taka... ta ropa to jest właśnie pozostałość po poprzedniej cywilizacji jakiejś. Cóż to wie. Dzisiaj w epoce UFO, kosmitów. Różnie to może być. Ja to tylko na serio czekam, aż na przykład Amerykanie ogłoszą, że nasz prezydent przeprowadzi gadkę z jakimś UFO-kiem. Skoro mają ponoć oficjalnie spotki czy tam statki pochodzenia pozaziemskiego. 12 sztuk chyba. Rozbite. I się przyznali przed kongresem do tego. Jakiś wojskowy. Pod przysięgą. No to chyba coś jest na rzecz.
I wtedy wszystkie religie na świecie padną, bo się okaże, że... Ach, nieważne, co się okaże. W sumie tych bel za dużo nie będzie. Może głupio będzie mi tą maszynę do zbierania bel wynająć. Ale kurde, no ja na te widły tego nie założę. Szkoda mi się męczyć w tyle czasu. Bez sensu. To podczepić naprzód można dwie sztuki, z tyłu dwie sztuki i trzeba zapinać do skupu. A tak sobie podjadę całością. Dodatkowo przypuszczam, że tylko prasowanie bel będzie ten chwilowo dostępne dzisiaj. W maju w sensie. Więc mi się ta wypożyczona maszyna jeszcze przyda. Następne pola, które tak będę musiał zrobić, żeby kasę zarobić. Bo dzisiaj, tak jak powiedziałem, mamy odcinek, gdzie muszę spłacić długi. A jedyna dostępna robota jak na razie to właśnie jest to, co robię teraz. Więc taka lipka. Cholipka. Dobra, jako że zostawiłem tę maszynę tamto, tę też zostawię. Odłączmy. No i czas się wybrać i pożyczyć tą super ekstra maszynę. Przypuszczam, że jakbym taki ładowacz czołowy sobie wziął, to bym na coś załadował, ale to i tak się wiąże z tym, że musiałbym coś jeszcze innego wypożyczyć. Zatem, gdzie to jest technologia uprawy bawełny? O, bawełnę bym sobie zobaczył. Ale sieczkarnia. Nie mam to zobaczyć. O, to. Coś w sumie niedużego. Niedużego, 50 tysięcy, a to? A to jakieś klocki bierze? Dobra, wydaje mi się, że to ostatnio brałem. Ile kosztuje wypożyczenie? Nie zbankrutuje? Tysiak. Na godzinę działania 1000, na dzień 500. Wypożyczenie za 2500. Ciekawe, ile ja na tym zarobię. Dobra, jadę. Jak tu mówią, nie chce mi się ręcznie ładować, to płać. 2500, ja pierdziu. 2500, czyli zaczynałem z 4000. Zobaczymy, ile mi wyjdzie po oddaniu tego wszystkiego. Okej. Teraz te parę bel na tą maszynę. Zdecydowanie ona na większe pola jest. Pozycja pracy. No i bierzemy. Jedna. I to i tak można pracować. Na pewno sobie ją kiedyś kupię. I będę zarobiony. Ciekawe, czy teraz wykręca jakoś. Nawet do połowy nie dojadę. No chyba jest na 20 bel, mi się wydaje. Jakąś... I ostatnia. Okay. Pozycja transportowa.
lecimy do skupu, oddamy, zobaczymy, ile zarobię na tym. Chyba muszę do głównej drogi tędy dojechać. Chyba że będę jechał przez łąki i pola, jak pan Fasola. Przez łąki, przez pola i się wbijam. Dawno nie byłem na takiej małej wiosce, ale nie wydaje mi się, żeby aż taki ruch uliczny był. Ciekawe, czemu samochody przystają. No ten już nie przystanął. Dobra, żeby nie popełnić błędu, który kiedyś zrobiłem. I zrobiłem rzut nie w tym miejscu. Potem ledwo co to pozbierałem poza odcinkiem. To tym razem postaram się wjechać dobrze, żeby pokazać, że nauka nie poszła w las. Czyli co, wbijamy tutaj, rzut nie tutaj, tutaj był rzut, co ja tu przywoziłem, z pałki siana? W każdym razie, czy to materiały sypkie jakieś były? W każdym razie tutaj trzeba tu zrzucić. A nie powinno mi się pokazać, że dokonajesz rzutu, coś takiego? Chyba nie. No dobra. Zobaczymy. Z tego miejsca najwyżej bez problemu pozbieram. I proszę państwa, jak on to rzuca. Będzie cudownie znikać, czy... A, to jedzie do końca. A, tak robi. A, i teraz to na dole to opuści? No. Aha, wyładuj belę tutaj. No tak. Nieźle. Zaczynałem z 4000, miałem zarobić 5000, zarobiłem... 1200. Super. Jak ja będę taki biznesmen, takie biznesy robił, to ja nigdy tego długu nie spłacę. Ale będzie sejwik. Wezmę kolejne prasowanie bele. Za jakieś dobre pieniędzy. A nie, dobra. Jeszcze tego nie oddałem. 10 tysięcy, czyli 6 tysięcy jednak zarobiłem. Czyli co, ja dostaję kasę za to, że belę sprzedałem? Ale to nie moje belę. Nie kumam, ale dobra. Grunt żebuja. Nawożenie, prasowanie bel. 6 tysięcy. Pewnie, że biorę. 6 tysięcy plus to, co sprzedam. Człowieku, będę zarobiony. Tak więc, drodzy widzowie, zaczynamy odcinek od początku. Nie, żartuję. Podepnę się i się widzimy na polu. Zobaczymy w ogóle, jakie to pole jest. I z tego zbierania już będę na serio takie bardzo małe migawki robił. Także widzimy się na polu. Czy to jest to pole? Trochę większe od tamtego, nie? Dobra. Właśnie nauczony tamtym polem przyszczyrzę trochę tego sąsiada. Najwyżej jak mi zabraknie do beli. No to cóż. To mnie podratuje kolega trochę, nie? Tak mi się wydaje. Opuść. Okej. Okay.
Jeszcze zapominam. Włącz kosiarkę. Głupio, że one obie się naraz nie włączają. A najlepsze, że gra nie krzyczy, że wyjechałem na czyjeś pole. Czy może tak leciutko przyszyć sąsiada. O, to przynajmniej chyba nie będę wpadał do rzeczki. Chyba. Dobra, zrobię rundkę honorową. Zaraz, co ja bym chciał zrobić? Może zróbmy tak. Przy krawędzi przejadę. Potem trzeba będzie to i tak jakoś z głową pozbierać. Zresztą, kurde, to nieważne jak ja teraz jadę. To i tak wszystko zależy potem od tego, jak ja to będę zbierał. I znowu troszeczkę sąsiada uokradnijmy. Tempomat. Chociaż ja wiem, czy my go okradamy. Troszeczkę go tam przyszerzymy, żeby miał na równo. Tyle. Kurde. Zbiory to jest najfajniejsza rzecz ten farmingu. Jedzie sobie trawnik szyżysz. Jest elegancko. Tak mi się wydaje, to widzę kępki trawy zostały. Miałem przycinać, ale cóż, to się tak fajnie robi, że można patrzeć i patrzeć. Ze środka, w teorii ze środka bym chyba sobie poradził. Przycinać. Tak mniej więcej widać, gdzie jest ten koniec lewy, czy tam początek. Zależy jak spojrzeć. Kępki zostawiam troszeczkę. No ale cóż, takie życie. Fajne by było, jakby tak z obu stron była ta kosiara. W sensie jeszcze skrzydło po lewej, nie tylko po prawej. To żebym pewnie całe pole miał z głowy. No ale cóż. Jest jak jest. Można by to poprawić przy okazji, jak będę wykręcał. I jadymy dalej. Wolę te zbieranie trawy, ścinanie i robienie bel, niż te nawożenie. Zarówno pieniężnie mi się podoba, jak i ten sam pomysł, no. Chociaż i tak chciałbym trochę kombajnem pośmigać. Też by było fajnie. Zbiór żyta, czy tam pszenicy, kurde. Najlepsza rzecz w farmingu. No, jeszcze się nie bawiłem, powiedzmy, w hodowlę świń, czy tam krów. To też może będzie jakiś fajny. A no jeszcze nie teraz. Może za 20 odcinków. Na razie to muszę z długu wyjść. I ten. No. Jakoś to będzie. Może tym razem tak. W ten sposób mamy prawie całe pole zrobione. Aj, prawie.
Troszkę, czy równie dobrą zabawę ma fryzjer, jak maszynką strzyże. Sobie takie pole wyobraża i sobie dziabie. Całkiem możliwe, że tak. Dobra gra to jest taka, przy której się człowiek dobrze bawi. Nie ukrywam, że w tym momencie się dobrze bawię. Już wiem co i jak z tym robieniem bel. I od razu człowiek fajnie docenia tą grę, no. A tak jak się jeździło, się nie wiedziało. Dobra, bo widzę, że im mniejszy skrawek, tym bardziej oszczędnie jeżdżę po nim. No to trzeba wziąć taki zamach i tyle. Zamach. Ej no. Zakładam, że wszystko ściąłem. Dobra. Jadę po tak zwaną zgrabiarkę. Tak więc widzimy się po cięciu. Nie muszę przypominać oczywiście. No, tutaj sobie już zagrabiłem troszeczkę. Troszeczkę. Całe pole. Trochę inaczej teraz poleciałem, jakoś tak naokoło zacząłem robić. Środek tylko zagarniam do środeczka, żeby było. Zaraz lecę po zbieraczkę do bel. Będzie gitara, myślę. nie wiem, co mam z tym zrobić. Z takimi cudami. Przesypywać to? Nie chce mi się. Dobra. Lecę po tę drugą maszynę. Będziemy zawijać sreberka. Okej, na chwilę nie... Najprzyjemniejsza rzecz poranka, zbieranie. Włącz prasa. Jedziemy. Przestrzegę tutaj trochę pole. Ej, czemu krzyczysz? Chciałem sąsiadowi pomóc pozbierać. Zobaczmy, jak to wyszło, bo takie krechy porobiłem, że normalnie powinien w ułamku sekundy mi zbierać te bele. Ale chyba jednak nie tak, jak myślałem. W sumie tak sobie... Może niech ten... Włącz automatyczny i tyle. To jest duże pole, powinienem łatwo powykręcać. Jeszcze mogę to poustawiać, jak będę owijał w tą folię. Przecia. ej. Dobra, może jak to zbiorę, to się dopełni. Ale ja mało efektywnie to robię, ale... Jakby nie patrzeć, to moje dopiero chyba trzecie pole ze zbieraniem, z koszeniem trawy. Jeżeli oni płacą za każdy ten ekstra bele, to może warto właśnie to zbierać. Okej. Que pasa? Muzyka śpiewana. Wycofajmy trochę. Okej. I jedziemy dalej. Tutaj trawy nie ściąłem. Źle się z tym czuję. To mogę zebrać? Nie, normalnie. A potem znowu będę miał 98% na przykład i nie będzie się dawało beli zrobić. Oj. Dobra. Żeśmy wyrzucili.
musiałbym to jakoś z głową wycofać, zebrać to, żeby się to nie wygięło, co mnie wykręciło. Dobra. O, widzę, że i tak nie za szeroką ścieżkę zrobię. Niestety. No nie zbierzesz tego. Usają mnie, wiesz co? Teraz by się chciało to zebrać. No to powinienem zbierać, jak mi zabraknie trochę. A nie teraz. Człowieku, wycofuj. Dobra, udało się. Dobra, bo właśnie trochę za blisko. No zbierajmy tą resztę, żeby mnie to nie męczyło. I wykręcamy. Wciągamy jak odkurzacz kolejne ścieżki. To w teorii ostatni pasek, no tam jeszcze coś zostało. Ej, no. Dobra, zawrócę się. Ciągle zapominam, żeby poczekać, aż to się zamknie. Ciekawe, czy da się dozbierać jeszcze jedną. Czy już będzie lipa? Lipa. Dua lipa. Kurde, no nie chcę to tego zepchać do wody. Ej. Dobra, wciągnięte. Czyli tam ten kawałek został. Nie, no nie ma cholery we wsi, że... że wyjdzie mi jeszcze jedna bela. Bela. No to przynajmniej będzie mi bolało, bo wtedy miałem 97%, to no prawie cała była, no. A tu nie ma się co wygłupiać, dobra. Jadę po swoją tą. Wyłącz. Odłącz. I jadę po swoją... A nie, nie mogę jeszcze przyczepki. Kurde, przecież muszę to zafoliować. Dobra. To jadę po foliarkę. Okej. Okay. Zacznijmy foliować, czyli tak... owijać. Fachowo mówiąc. Z tym, że... będę sam to zrzucał. Gdzieś bliżej środka może. Żeby było łatwiej zbierać. Y. Kolejna. Z tego rogu trzeba trochę zabrać. Ej, czemu nie złapałaś? Halo? Te, owijarko. Po co biega? Żona nie chce. Co za owijarka nieposłuszna. Jeszcze sześć? Tak, sześć. Dobra, towar złapany. Myślę, że tak.
I ostatnia, proszę Państwa, sztuka do foliowania, czy tam do owinięcia. Dotransportujmy ją tutaj. Okej. O, dołączę to sudo. I lecę po moją maszynę do owijania, no czy do zbierania bel. Oj, przepięknie się zbliżamy. Tylko jakby to wykręcić, co by już tak sąsiadowi nie wierzyć w szkodę, jak to powiadają. I zbieramy. Zbieramy, liczymy kasę, oddajemy dług i kończymy. Monstrualnie długi odcinek mi wyjdzie znowu. No ale co zrobić? Praca na polu. Troszeczkę... No... się czasu schodzi. Jak ja miałbym to ręcznie zbierać. Katastrofa by była. Jakoś tak dużo też nie ma za specjalnie tego. Pamiętam, że tą pierwszą, co robiłem, to wydaje mi się, że albo jedną do pełna, albo nawet jedną i trochę jeszcze było. No, to więcej hektarów było raczej. Tutaj co najwyżej może się uda do połowy. Dobrze. I ostatnia. No i w porządku. Pozycja transportowa. Uciekamy do kabiny. Jedziemy to sprzedać. Mam teraz 10600. Zobaczymy, ile hajsiwa przybędzie. Fajnie by było mieć tak 20 tysięcy. Chyba na 10 tysięcy się zadłużyłem. Wypadałoby to spłacić już. A nie się z tym kitrać. O, czuć, że pod górkę się jedzie. Ta. Okej. Pewnie tam będzie coś jechało. Więc nie ma co ten. Ciekawe, co ten tu robi na poboczu. Dobra. To nie tu było. To było tutaj. Dobra. Wyładuj belę. To dopiero... one wyjadą. I wyładowywanko. 19 tysięcy, czyli ze sprzedaży 9 tysięcy wpadło, tylko jaką mam, czy moja za to kasę dostaję? Przecież to nie jest moja sprzedaż. To należy do właściciela, a już na moje konto leci. Dobra, to 19 tysięcy i teraz zapisywanko, bo dawno do menu nie wchodziłem. A on mi zapłaci ile? A on mi da 6 tysięcy za to? Prawie 7? Serio? Już tylko same nawożenia zostały. Nie, dziękuję. Dobra, mamy 26 tysięcy. Kurde.
Fajny, fajny zarobek, nie powiem. Idę spłacę ten kredyt. A spłać... czy tam pożyczkę, kredyt, nie? 5000. Kolejne 5. No. I zostało mi 16 000 na szaleństwa. Szkoda, że już nie ma ten ścinania trawy, bo bym ten... no, gdzie to jest? Bo bym coś porobił, ale... No serio, nawożenie mnie nie interesuje. Najwyżej pójdę w Kimę i ten... W sumie mógłbym już teraz iść w Kimę. To się zrobi pewnie maj, 5 maj, czerwiec się pewnie zrobi. Każdy sen jakoś u mnie to jest jeden miesiąc. Normalnie zasypię jak ten, jak niedźwiedź prawie. 8 rano. Patrzymy. A noż widelec się może moje pole zrobiło? Jak? Mamy 15 000, spójrzmy na co możemy porobić. Odwchaszczanie to nie. Prasowanie bel. Prasowanie bel. Dobra, może wezmę prasowanie bel. Tylko żebym nie zapomniał zrobić je poza odcinkiem. A bardziej mnie interesuje, czy może moje pole już jest gotowe do zbierania? Czy nie? Czy to jeszcze nie ten czas? Które jest moje pole? 36. Wymaga wapna. O, to może zawapnuję następnym odcinku. Wszystko rośnie. O, to już prawie ten jest gotowy do zbioru. Już jest bardzo ciemne. Wymaga wałowania. Nadal nie ogarnąłem tego, ale wapnowanko może uda mi się zrobić. Dobra. Zapisz. No i cóż, dzięki za obejrzenie tego odcinka. Niby się nic nie działo, no ale przynajmniej spłaciłem zaciągnięty kredyt i są jakieś perspektywy na dalsze odcinki. No i dzięki jeszcze raz i zapraszam na tą serię albo na coś innego na moim kanale. Hej.